Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj będzie bitwa czołgiem, takim punktem odniesienia właściwie wśród wszystkich pojazdów. Kolega, zobaczcie, jak sobie mości tutaj posłanko, można powiedzieć. Progetto. Progetto 46, czyli pojazd, do którego powiedziałbym, że trzeba było porównywać wszystkie premki medium, które wychodzą. To znaczy, nie można 1:1 porównać, ponieważ oczywiście włoskie czołgi to jest ten słynny ich mechanizm doładowywania, prawda? No, jedna pestka nie weszła. Mechanizm doładowywania jest w wielu sytuacjach ciekawszy niż w ogóle magazynek, tak? Jak wiemy tutaj, no jak wystrzelimy wszystkie pestki, to wtedy musimy troszeczkę czekać na załadowanie się kolejnych, ale ta pierwsza pestka jest o wiele szybciej niż gdybyśmy cały magazynek mieli załadować, prawda? Jaki to jest zysk? No chociażby taki, że w pewnym momencie taki gościu, który tu jedzie, który jak widzicie ma 60 życia, kiedy gramy magazynkiem, może nas... Może nie dojechać, ale zanim nam się przeładuje, to może nas nieźle przetrzebić. A w przypadku Włocha to nie będzie miało miejsca, ponieważ on po prostu już będzie jedną pestkę miał. No tutaj wyjątkowo pechowe strzelanie kolegi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to będzie bitwa z tego miejsca. Nie chciałbym, żeby tak było. Miejsce jest bardzo dobre, oczywiście dopóki Progetto nie zostanie wykryty, bo on wykryty ginie dosyć szybko. Kolega tutaj, 1540 hapsa, o proszę. Uwaga. Mamy 1370 uszkodzeń już w tym momencie. Będzie tutaj fragowanie, bardzo dużo fragów. Losowanie właściwie idealne, czyli na szóstki. Powiem wam szczerze, że troszkę ósemkami pograłem i bardzo rzadko się zdarza losowanie na szóstki. No, a jak już się zdarzy, to potrafi w przeciwnej drużynie być jakiś czołg typu, nie wiem, Bezeta, tak? Wtedy gra się niedobrze. Kolega, widzę, będzie grał tutaj jakby albo i nie, a jednak tak. No, taktyka gry w tym miejscu, ja szczerze mówiąc lubię bardzo marinówkę. Uważam, że ona troszeczkę mogłaby być większa. Mogliby ją troszeczkę rozwinąć. Marinóweczka sprawia takie wrażenie mapki bardzo kamperskiej, ale górka jest z tego wyłączona, prawda? Czyli jak macie coś ciężkiego, jak macie coś z twardą wieżą, no to po prostu jedzie się na górkę i tam naprawdę z odległości, nie wiem, 50 metrów walka się odbywa, 100 metrów to już max. Właściwie to nawet za dużo powiedziałem, 100 metrów. O, nie mówcie, że trzy pestki wejdą. No goście, widzę, są bardzo nieostrożni, bo takie stawanie, tak jak widzicie tutaj, czy ten T-34, czy suczka, no to nie jest zbyt dobre, nie jest, niestety. Zwłaszcza jeżeli mamy na linii 7 czołgi, które są w stanie tam strzelać. O, jedzie Black Prince, czołg bardzo nielubiany, natomiast czołg w pewnych sytuacjach całkiem przyzwoity. Ten czołg radzi sobie dobrze na inne pojazdy, które mają słabą penetrację i gdzieś w mieście. Zauważyłem, w mieście ten pojazd sobie całkiem przyjemnie radzi, natomiast na mapkach otwartych, tak jak tutaj, albo na przykład jakieś prochorówki, takie rzeczy, to jest dużo gorzej. Alfa tego pojazdu sprawia, że kompletnie nikt nie boi się wyjeżdżać na niego. I o ile w mieście, to jest ryzykowne, ponieważ on ma dosyć dużą szybkostrzelność. Co prawda nie zrekompensowali mu, uważam, szybkostrzelnością tej małej alfy. Żeby to zrekompensować, Black Prince powinien mieć troszeczkę jeszcze szybsze strzelanie. Wtedy przynajmniej, no, Fear Factora by nie było, ale jakby coś na nas wyjechało, to moglibyśmy tym DPM-em coś podziałać. O, kolega, widzę, tutaj chce... Zanim czołgi zostaną zniszczone, patrzcie, wejdzie cały magazyneczek. 2 i 3. Ajajajajaj. No niestety, nie udało się.
Generalnie T34 na górce jest mega dobry tutaj na Malinówce. Z tym, że zaistniała sytuacja, o której mówiłem wam gdzieś ze 2-3 filmy temu, czyli na Malinówce jak zdobędziesz górkę, to nie ma nagrody. Chyba, że twoi spotują tych na dole. Jeżeli nie spotują... Ej, no mógł się domyślać, że tu wyjedzie. No teraz nie można nie trafić. Tak jest. No jakiś niedoświadczony gracz w tym T34 chyba, ponieważ... no, mógł się domyślać, że jak uciekł kolega do góry, to za chwilę przeładuje się i zjedzie na niego. Kolega, zobaczcie, że ma 100% hapsa, nie? No to jest sytuacja, w której, powiedzmy, jest jedyna nagroda za zdobycie tej górki. Czyli jeżeli ktoś wam pięknie to spotuje i możecie stąd sobie jak do kaczek postrzelać. Ale takich sytuacji często nie ma wiele. Czyli często nie ma wiele. Ale pechowo te pociski mu latają, no. Dlatego, że zdarza się, iż nasi również pociągną dołem i kompletnie nie ma komu tutaj spotować. Jesteście na górkę, zdobyliście górkę i jedyna rzecz, to możecie sobie widoki popodziwiać. Natomiast akurat w tym przypadku, jak widać... Kurczę, no jest... To tu będzie wyciąg taki? Niewesoła się robi sytuacja, baza jest zajęta. Plus ogromny, no że cały czas 100% HP. Prawda? Co jest 53? Aj, w lufę. I już niestety się do... Już Excalibur w lesie. No i to jest to właśnie, że strzeliliście i mając normalny magazynek, musicie decydować. Kurczę, mam jeszcze dwa pociski. Przeładowywać, nie przeładowywać. A tutaj, no, nie musicie, bo samoczynnie się... A, pięknie. Pięknie. 1350 życia koledze zostało. 7 fraków w tym momencie. No i tego Excalibura kolega chyba sobie odpuści. O, właśnie. Dobra decyzja. Aczkolwiek burza, widzę, że... Niedobrze, że ta fałka tu też jedzie. Chociaż może, bo tam ją wykryli. Dobra. Oni chyba stają w mieście, zostało ich 4. No, jeżeli ma być fragowanie, to kolega musi tutaj koncertowo teraz zacząć naparzać. Bardzo często udaje się z tej pozycji tutaj, z tych krzaków, wyspotować całą bazę. O, właśnie, już macie raz. Teraz trzeba się cofnąć za krzacze. Ajaj, szkoda. Szkoda, ale korega tylko wieżę wystawia. Co prawda Progetto no nie ma jakiejś twardej wieży, aczkolwiek on czasami dingnie tą wieżą. Chociaż no nie polegajcie na niej absolutnie. A, i tamten go spotuje, czyli Easy 8 siedzi w krzaczku i spotuje. O, pech. Pech, pech, pech. 3 przeciwników zostało. W tym 6. Same 6. No, duży komfort, prawda? 1000 HP to jeszcze jest duży komfort. Aj, szkoda, że tu nie ma spota teraz. Okej. Jest. 8 fragów. Radley już wpadł. Pięknie.
Dobra, został Excalibur zabunkrowany w lesie. Podejrzewam, że on się nie ruszył z tamtego miejsca. Chyba, że zobaczył, że Progetto już tutaj jest, to może wtedy, może tak. Może tak. No, 1000 HP, czyli może spokojnie wyjeżdżać na niego. Kolega sympatyczny w tym Progetto. Kurczę, myślałem, że tu będzie siedział, szczerze mówiąc, ale skoro nie ma spota, to on chyba się cofnął może aż do tej wody tam. Ważne, żeby wszystkie pestki wsadzić, żeby nie zmarnować. Cofnął się do wody? Do Bajorka? Niemożliwe. A może chciał objechać tam? Do bazy. Nie. Byłby spot już. Dobra, czyli pojechał najpierw jedynką, a później tam wzdłuż wody. Gdzieś tam jest. No to jest tak właśnie, jak czołgiem stoicie gdzieś z tyłu i nie pomożecie swojemu, to już później jest pozamiatane, bo na was wyjeżdżają czołgi. Dobra, najlepiej się tak naładować, kurczę. I teraz. Pięknie. Dobra, to tyle, moi drodzy. Dzisiaj streamek z WOTA będzie. Progetto. Co można powiedzieć? No, jeden z najprzyjemniejszych czołgów w grze. Myślę, że właśnie taki punkt odniesienia dla nowych premek. Tutaj właściwie w Progetto, no wiadomo, nie ma pancerza, no ale nie możemy mieć wszystkiego, prawda? Mamy za to działo, które jest po prostu przyjemne w grze. Ona nie ma jakiejś wielkiej alfy, już mamy medy, które mają o wiele większą, ale jest celne działo, jest dobrze skupiające, tak. Także ciekawe, czy WG wypuści coś podobnego. Do tego czołg jest taki skrojony na miarę, on nie jest jakiś wielki, nie ma jakiejś wielkiej bryły, tak jak na przykład odpowiednik drzewkowy, bo ten odpowiednik drzewkowy, ta Pantera, jest fajny, ale on jest ogromny. No, wykryty bardzo szybko ginie. No dobra, to tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia.